Pokażę Wam dzisiaj małe palemki, małe szorstkowce, których wspólną cechą jest to, że są mieszańcami, hybrydami trochę karpusa Wagnerianusa. Przede mną trochę karpus Princeps, bardzo ciekawy szorstkowiec, rosnący w Chinach, wysoko na półkach skalnych. Jeżeli chodzi o chłód, jest mniej odporny na mróz niż szorstkowiec Fortuna. Przynajmniej na to wiele wskazuje. Troszkę mi przegniwa pod osłoną, ale ma piękne liście. Uchodzi za jednego z najładniejszych szorstkowców. Spód ma charakterystyczny niebieskawo-biały nalot, taki glauka, czyli siny. I te liście są jego wielkim atutem. Z zewnątrz są zielone, natomiast od spodu właśnie taki nalot i obok po lewej stronie rośnie karłatka odmiany Cerifera. I zasada jest ta sama. Ten nalot jest wytwarzany przez roślinę, ma chronić przed wysychaniem, przed działaniem promieni słonecznych. Takie palmy rosną w warunkach, gdzie jest często duże nasłonecznienie. Podobnie zresztą wygląda u armaty to. Pod wpływem dotyku, pod wpływem wiatru, przede wszystkim deszczu, taki wiatr powoduje oczywiście uderzanie na prawo, na lewo. Jednak głównie deszcz zmywa ten nalot i liście tworzą się stopniowo, robią się zielone, czyli właściwie wracają do naturalnego koloru. Ale ten niebieskawy nalot u Princepsa jest widoczny bardzo dobrze. Liście prawdopodobnie będą jeszcze większe. Mój osobnik ma około 10 lat. 40-50 cm pnia. Mam dwa takie, drugiego wykopałem, ponieważ rósł obok. I zapamiętajmy, jak ten szorstkowiec wygląda, jakie ma liście. Jeszcze raz pokażę środek. A tutaj dobrze Wam znany Trachycarpus Wagnerianus, który właściwie w tej chwili uznawany jest za kultywar gatunku Trachycarpus fortunei. Pochodzi z Japonii, tam został znaleziony. W żadnym kraju nie występuje w stanie dzikim. I jak już mówiłem ostatnio, jest taka teoria, że Japończycy, którzy mają zamiłowanie do formowania roślin, właśnie wyselekcjonowali sobie taką konkretną odmianę, właściwie kultywara. Cecha się utrwaliła i mamy krótkie, zwarte liście, krótkie ogonki, sztywne blaszki liściowe. Bardzo rzadko załamują się, chyba że zostaną mechanicznie uszkodzone. Ja mówię, że to jest taka palma kompaktowa, bardzo dekoracyjna. Łatwa, czy też łatwiejsza do zabezpieczenia, ponieważ te blaszki są jednak mniejsze niż u Fortunei. Ogonki krótkie, daje się to zwinąć wszystko w taką jedną rurkę. I mając inne szorstkowce, mogę potwierdzić, że Wagnerianusa z pewnością da się łatwiej zabezpieczyć przed mrozem niż takiego dużego Fortunei. Trzecią palmą jest Trachycarpus nanus. Gatunek odrębny. Charakteryzuje się tym, że rośnie nisko, jest krępy. Na odsłoniętych stanowiskach można go spotkać. Jedynie w niewielu miejscach w tej chwili. Jego kwiatostany wyrastają nad pionowo, nad od ziemi. Na takim pędzie, który rośnie do góry. Miałem na moim nanusie jeden mały kwiatostan, ale chyba nie rozwinął się, to było 2 lata temu i w tej chwili jeszcze niczego
nowego. Nie ma pień, jest, tylko ten pień rośnie pod ziemią. On stopniowo przyrasta, trochę jak u Sabala Minor, i jedynie u większych egzemplarzy wyrasta nad poziom gruntu. Także tutaj, jak zresztą widać, 4, 5, 6, kilka liści, wszystkie bardzo nisko. Także ten pień jest cały czas pod ziemią, stopniowo tam się zanurza i tam można powiedzieć, że ta palma tak troszeczkę wędruje, to znaczy się to przemieszcza się o milimetry, kilka centymetrów w miarę jak się rozrasta w skali roku i powinno się ją uprawiać no, w miejscu, gdzie ziemia jest taka luźna, żyzna, żeby ten ruch mógł się odbywać. Mamy tutaj trochę takiego włókna. Główną zaletą jest to, że ten stożek wzrostu jest pod ziemią, a zatem jest chroniony przed mrozem. Nie mam pięknego okazu. Mam nadzieję, że tutaj na tym nowym stanowisku, gdzie rośnie od 2 lat, palemka urośnie ładna. Te liście są już tutaj znowu większe. Charakterystyczny jest ten głęboki podział promieni, które sięgają aż prawie do końca. Tu jeszcze jeden taki liść. Mała palma, niewysoka, może służyć za karłatkę. Po co o tym wszystkim mówię? Otóż mamy siewki krzyżówek tych właśnie trzech wymienionych palm, których głównym takim wiodącą palmą jest właśnie szorstkowiec Trachycarpus fortunei wagnerianus, czyli wagnerianus. Przyjechały do mnie właśnie siewki od kolegi z kanału Dario K. Napiszę wam to pod filmikiem, który kupił nasiona właśnie wagnerianusa skrzyżowanego z princepsem i wagnerianusa skrzyżowanego z nanusem. To są te po lewej i po środku. Natomiast po prawej są krzyżówki szorstkowca bułgarskiego skrzyżowanego z wagnerianusem. Z mojego siewu mniej więcej 1,5-roczne. Te po lewej są ładnie oznaczone. Data, kiedy wykiełkowały, czyli kwiecień 2021 roku, ładnie oznaczone wagnerianus razy princeps lub nanus. Pierwsza nazwa zawsze jest, dotyczy osobnika żeńskiego, czyli wagnerianus X princeps jest, wykiełkował, czy też nasiona wytworzyły się na osobniku żeńskim wagnerianusa zapylonym pyłkiem z męskiego osobnika princepsa. Podobnie było u wagnerianus X nanus, to nanus dał pyłek męski. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą krzyżówkę, prawdopodobnie było odwrotnie, czyli palma Plodwif została zapylona pyłkiem z wagnerianusa. To taka moja przyszłość palmowa. Szorstkowce interesują mnie od dawna. To bardzo wytrzymałe palmy, urodziwe, o ile są dobrze uprawiane. Dlaczego je kupiłem, a nie wysiałem? Otóż dlatego, że przede wszystkim nie miałem takich nasion, nie miałem takiej też motywacji, żeby kupować dużą ilość nasion właśnie tamtych, tych dwóch pierwszych osobników, mieszańców. W sprzedaży za bardzo ich w takich sklepach, firmach ich nie ma. Natomiast są pasjonaci, tacy jak ja, czy wy, którzy takie nasiona sobie kupują, wysiewają duże ilości. Czy lepiej kupić nasiona, czy lepiej kupić siewkę? Z jednej strony lepiej kupić nasiona, ponieważ nigdy nie wiemy, jak szybko będą kiełkowały te małe palemki. Może się zdarzyć, że ze 100 nasion otrzymamy tylko 4, albo dopiero po 2 latach wykiełkują. A może się zdarzyć, tak jak w przypadku tych, które ja wysiałem, że nasiona bardzo dobrze skiełkują i ze 100 nasion będzie
ponad 80, prawie 90, dokładnie nie liczyłem, palemek. Wówczas można je sprzedać, można je rozdać. W moim przypadku akurat tych po prawej mam bardzo dużo, natomiast tych nie miałem w ogóle. I jeżeli chcecie kupić takiego Wagnerianusa z princepsem lub z nanusem, napiszcie do kolegi Dario K. Cena przystępna, około 40 zł, plus przesyłka, spakowane bardzo dobrze. To zawsze podkreślam, że pakowanie dla amatorów, nas, to jest problematyczna sprawa, bo trzeba jednak znaleźć jakiś materiał, trzeba to dobrze zapakować, trzeba pojechać na pocztę, więc te koszty przesyłki, no prawdę mówiąc, nie obejmują w żaden sposób czasu poświęconego na te wszystkie czynności. Lepiej kupić teraz, ponieważ już ładnie wyrosły. Dla kolegi Dario K. będzie to mniejszy kłopot przed zimą. Dla Was z kolei możecie sobie sami trochę podpędzić. Te palemki są małe, więc mogą spokojnie rosnąć na parapecie. W cieple podlewamy. Można przesadzić do większych doniczek. Te są pewnie około 0,75, może pół litrowe, nie wiem. W którymś widziałem już korzonki wychodzą. Ziemia luźna taka po transporcie, bo przyszły w piątek. Trzy listka na każdym, sztywne. Tu zresztą też. No i najciekawsze są oczywiście te geny, które da Wagnerianus, ponieważ te liście powinny być sztywne. Palma powinna być raczej taka krępa, zwarta, niska. Co jest wielką zaletą, uważam, bo wszyscy lubimy mieć ładne palmy, jednak szorstkowce Fortunego mają to do siebie, że liście, blaszki, promienie są bardzo, bardzo cienkie i połamane w czasie osłon zimowych, w czasie wiatrów, ocierania się, często tracą na urodzie, no i potem ani ich wyciąć, ani się nimi cieszyć. Wagnerianus ma właśnie tę zaletę, że wygląda zawsze idealnie. Do tego Princeps, dla mnie to jest najciekawsza właśnie mieszanka, ten Wagnerianus z Princepsem. Mam cztery sztuki, tutaj dwóch nie pokazałem. Również po to, żeby wybrać tę, która będzie rosła sobie najlepiej, czy też zobaczyć, czy której z nich będzie wyraźnie słabsza, czy też nie. Nanusów wziąłem dwa. No i dopiero za jakieś, powiedzmy, rok, półtora, kiedy pojawią się już takie bardziej otwarte liście, będzie można się przekonać, jaka ta palma będzie. Uważam, że będzie wyjątkowo ładna, dekoracyjna. Jeżeli chodzi o Wagnariusa skrzyżowanego z nanusem, widziałem zdjęcia takich dorosłych palm i to wygląda trochę jak, czy też dorosłych, czy też no już większych, takich około metrowych, 1,50 m, 1,20 m. Ciężko to wyczuć na filmikach. Będzie taki trochę płożący się Wagnerianus, ale w przypadku mieszkańców nigdy to wszystko nie jest taką nauką ścisłą. Potrafią przejąć cechy jednego lub drugiego gatunku. To jest właśnie taka uroda hybryd, że kupując z jednego wysiewu cztery palemki, możemy uzyskać palemki o różnym wyglądzie, o różnym właśnie takim stopniu nasilenia określonej cechy. No i w przypadku tych palm chciałbym, żeby to były właśnie takie liście od szorstkowca Trachycarpus fortunei Wagnerianus, tak zwanego Wagnerianusa. Jeżeli chodzi o moje siewki, to właśnie w filmiku, który też pokazywałem niedawno z wizyty u Krzyśka Fan Palm, nie sprawdzałem dat, ale to mniej więcej był ten sam okres, kiedy wszyscy tutaj, kilka osób myślę, że wysiało sobie te palemki. Tamte palemki już są takie zwarte, w trochę mniejszych doniczkach, ale wyższych. Już takie bardziej napuszone, takie rozrośnięte te blaszki. Moje właśnie są takie jak te, chociaż ja wziąłem tutaj takie przypadkowe, ale te, które wziąłem dla siebie, posadziłem do większych doniczek i będę już właśnie teraz starał się, żeby rosły jak najfajniej. Co tu jeszcze powiedzieć? To ktoś może też zadać sobie pytanie, po co
kupować takie siewki, bo to są jednak małe roślinki. Otóż dlatego, ja wiem dlaczego je kupiłem, ponieważ są to ciekawe palmy i wiem jak szybko one rosną. Czas no, jest taki względny. Kupiłem w 2009, bardzo, bardzo dawno temu, palemki, nasionka, wysiałem je i w tej chwili mam właśnie w 2009 kupione Trachycarpus sp. Cumaon i one w tej chwili mają 2 metry wysokości. Jeżeli chodzi o pień, wysiane przeze mnie winsany rosną na działce, mają liście, które się kończą na wysokości 2 metrów i też pokazałem je w moim filmiku. Szorstkowce rosną dobrze, o ile o nie dbać, przesadzać do większych doniczek, a potem dać do gruntu, okrywać i nie pozwalać, żeby zimą traciły liście. I oczywiście, no nie siedzimy przy tych palmach, nie czekamy, aż one urosną. Nikomu też się nie chce, nie spieszy, żeby mieć 10 czy 12 lat więcej. No ale ten czas jednak płynie, wszystko zmienia się i na pewno szorstkowce warto kupować jako małe, samemu prowadzić, samemu wysiewać i doczekać się w stosunkowo krótkim czasie tych pięknych okazów, pięknych palemek. Jeżeli macie jeszcze jakieś, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, piszcie pod filmikiem. Zachęcam, żebyście sobie kupili taką lub taką palemkę. Taką znajdziecie pewnie u kilku osób, jak nie teraz, to później. Ja jeszcze nie wiem, co będę robił z moimi, na razie je przesadziłem. Zostawiam u siebie. Te doniczki nie zaglądałem do środka, nie wysypywałem ich. Być może, w tej chwili widzę, że jeszcze są dobre, nie potrzeba ich jeszcze być może przesadzać. Może zrobię to w środku zimy, jeszcze korzonki nie wychodzą. Łatwo taką doniczkę postawić na podstawku, na parapecie okiennym, dać na słońce, przenieść, a więc mniejszy gabaryt to zawsze mniejszy problem, przynajmniej tuż przed zimą. Kupujcie, siejcie. Powodzenia. Cześć.